Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Julian Kornhauser. Tyle rzeczy niezwykłych. Wiersze dla Agatki. Czyta Marcin Popczyński. Co za rumor? Szczotka jeży włosy krucze. Spadły z półki cztery klucze. W misce góra jabłek rośnie. W dzbanku goździk marzy o śnie. Lustro cele ma gładziutką. Obok młotka leży dłutko. Mruga lampka powiekami. Stół jest miękki jak aksamit. Z kalendarza lecą kartki. Na kredensie warczą garnki. Nożyk świsnął, łyżka brzęczy. Na talerzu chlebuś jęczy. Szklanka dzwoni, guzik płacze. Książka nie śpi, pióro skacze. Stół swe nogi skrył pod dywan. Parzy obrus jak pokrzywa. Co się dzieje, co za rumor? Każdy przedmiot traci humor. To Agatka kaszy nie je. Cały pokój z niej się śmieje. Nawet miś pluszowy, który zwykle zły jest i ponury.